W danym lewym rogu w kolorze czerwonym polski zawodnik Geralt. No i w górnym prawym rogu zawodnik z Chin, czyli Time. Oczywiście podróż Time'a została ufundowana przez sponsorów, którzy no, opłacili mu przejazd z racji, że wygrał kwalifikacje w swoim regionie. No i miejmy nadzieję, że tym razem Geralt już sprosta wezwaniu. No skoro Time przegrał z Minato, a Minato jest takim, bym powiedział, troszkę poziom Geralta, może ciut wyżej, może ciut niżej, nie wiadomo, ale ten przedział, to jednak może to zrobić, jak najbardziej może to zrobić. Okej, sekundkę, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Okej, sorki. Dobra. Mamy już wszystko w miarę widoczne. Z tego co widzę, to Time będzie grać od rafinerii. Dokładnie. Time zagrał od rafinerii, więc Geralt już wszystko widząc powinien się w miarę do tego dostosować i na przykład nie grać jakiejś mega szybkiej trzeciej bazy. W ogóle czemu Geralt gra za budowę? Znaczy, ona nie, akurat może nie jest taka zła, no bo na przykład jakby Terra nam chciał wjechać Helionami, to można to zablokować, co nie? Bo wtedy jest całkiem okej, no ale rzadko się widuje takie rzeczy. Zdecydowanie rzadko. Jest Reaper grany przez Time'a. To o tym zawodniku, no niestety, no tak mało wiemy. Wiemy, że jest to zawodnik z drużyny X. Jest on z drużyny X, która to, no już od dłuższego, znaczy kojarzy ją. Kojarzę tę drużynę, no ale oni głównie tam na scenie chińskiej grają. Jak ktoś kojarzy tych graczy brodworowych, to F91 tam jest, ale to już tak trzeba być naprawdę dinozaurem co najmniej, żeby znać te osoby. Może ja specjalnie dinozaurem też nie jestem, ale kojarzę tych graczy z jedynki. Więc Time oczywiście drużynę ma. Aczkolwiek no, na pewno tutaj przyjechał właśnie z racji na to, że mu opłacili przejazd, przelot, hotel i tak dalej, no i wie co robić. Nie, widzę, że... Bo Geralt się mnie pytał właśnie, tak się troszeczkę przeglądam temu, co robi Geralt. Pytał się mnie, co ma zagrać na Time'a. Ale z tego, co widzę, to gra jakiś w miarę standard. Czyli będzie... Ej, czemu tutaj... Aha, bo on nie przeteleportował tej adeptki. Dziwna jest ta zabudowa, ale tak jak mówię, ona nie jest głupia. Bo przed Helionami go to obroni. W sumie przed Reaperem, no w zasadzie na Reapera to niewiele zmienia. Tylko problem byłby taki, jakby tutaj na przykład jakiś szybki timing push teran zrobił, nie? No to wtedy to wąskie gardło jeszcze tutaj nie tylko przez rampę, ale i przez budynki trochę przeszkadza. Okej, okay, Time tutaj tak trochę przesadził. Mamy Stargate'a, z którego to zobaczymy najpierw Oracle, no i potem już jest pytanie, czy będzie druga Oracle, czy będzie Phoenix, czy co tam Geralt wymyśli, bo są różne podejścia. Wydaje mi się, że obecnie najlepsze jest podejście albo dwie Oracle, albo od razu dużo Feniksów. Znaczy dużo, no same Feniksy po prostu. I wtedy... Znaczy to jest trudniejsze i nie wiem, czy w ogóle protosi coś takiego robią, ale z mojego doświadczenia nie najgorzej to wychodzi. Kiedy to robimy same Feniksy, to w momencie jak nas teraz dropuje, to mamy dwa, prawie trzy. No często nawet trzy na większych mapach. I wtedy możemy podnieść jedno, dwie, trzy miny momentalnie i w zasadzie cały atak jest bardzo ciężko skontrowany. No bo teranie oczywiście co robią? No robią dropa z min tutaj. W sumie może powinienem to pokazać, ale to jest taki absolutny standard, jeżeli gra się teranem na procesor, że aż to pominąłem. Chodzi o właśnie szybki zrzut dwóch min. Jak właśnie gra się te Feniksy zamiast Oracle, tylko się robi tak trzy szybko, to można je podnieść i potem jeszcze dogonić i docisnąć Medivaca i to jest bardzo dobre. No a w tej sytuacji jest właśnie problem, bo Geralt nie zrobił ani drugiej Oracle, ani w sumie niczego już dalej ze Stargate'a nie zrobił. Także może być problem. Ja nie chcę nic mówić, ale może być duży problem. Oczywiście Oracle już harasuje. Nawet się udało... no, udało się dorwać... Ej, panie kolego! Panie kolego chiński! O, kurczę, tutaj... Ojeju, 8 probek padło. Jeżeli chodzi... Ale tutaj też, kurczę, ta Oracle! Ona tutaj ma po prostu jakieś Boże Narodzenie, no! Same prezenty w postaci tych jest... Co? Panie Chińczyk, co pan gra najlepszego? My się tu spodziewaliśmy, że on się wytrenował, że on tam dzień i noc grał? Łóżko mu zabrali i miał trenować, a on tutaj, ja nie wiem, no. Co on robi? Ale oczywiście timing bardzo dobry skonstruował z Wikingiem i Cyklonem na trzecią bazę Geralta, także no. Tak jak mówię, no Geralt zrobił ten błąd, że zobaczył rafinerię
przed barakami i zrobił bardzo szybko trzecią bazę. No i to jest ukarane w tym momencie. Timing pushem. Trochę mnie dziwi, że Geralt tak zagrał. Zachłannie bardzo. No i właśnie jest problem. Ale to nie zmienia faktu, że to Geralt ma 41 probek kontra 28. Nie wiem, co ten Time gra, ale... Time po prostu wrzucił, zdonatował ile tylko mógł tych SCV-ek i move nawet. O, ale to nie zmienia faktu, że... Nie no, Geralt nie ma niczego, żeby to zablokować. Jeszcze strasznie późno uruchomił overcharge'a. Nie no, wiecie no... Time zdonatował, ale Geralt po prostu zagrał mimo wszystko zbyt zachłannie, no. O nie, nie ma odpowiedzi, no. Szkoda. Dziwna gra, naprawdę, taka gra mocnych błędów. No, ale poszło. Nie wierzę po prostu. Że tak, że... To, nie wiem, jest... O, Oracle mnie atakuje. Dobra, to wyślę tam dużo STV-ek. To jest dobry pomysł. Mega dziwna sprawa. Tak, trochę tak jak pisze Żarodzen, że dziwnie, że zagrał tą trzecią bazę przed dwoma kolejnymi... Najpierw robi trzy gateway, dopiero potem trzecią bazę, bo na jednym gatewayu granie trzeciej bazy jeszcze technologii, tak jak to Geralt zrobił, to jest tak, że już zachłanniej się nie da. Znaczy, można na niektórych graczy tak grać, ale to już jak znamy styl przeciwnika w miarę. Na Time'a to nie wiadomo, co grać i Geralt po prostu zaryzykował. Ja mu tutaj doradzę, Apoloniusz Tainer mi się załączył. Dobra. Podpowiemy coś. Dobra. Aha, bo ja pisałem Geraltowi, on się pyta. Dobra, dobra. Aha, bo tu jeszcze jacyś kasterzy się wbijają. Z tych, z angielskich, dobra. No, trzeba trochę tutaj podpowiedzieć. I miejmy nadzieję, że Geralt tam tutaj ładnie to wyczaruje. Dobra. Oglądamy. Mils92, dzięki za followa. No jest obiektywizm, pełny. Ja tutaj w pełni obiektywny dla Polaków jestem, nie? Mówię im, co zepsuli, co trzeba poprawić. Dobra, zerknę sobie jeszcze na szybko, na drabinkę. Chwila, żeby teraz się odnaleźć. Group Stage 2. Dobrze. Nie no, nie oszukujmy się, wszyscy są z... Nie ma czegoś takiego jak być obiektywnym według mnie. Znaczy, można jakąś tam miarę ocenę obiektywną, ale tylko totalnie obiektywny to się według mnie nie da być. Jak można być obiektywnym? Nie kibicuję żadnej strony, dokładnie. Tak jest. Raffles i Aproch, dzięki za followy. Okej, jakiś caster miał wejść, ale tak wchodzi, a nie wchodzi. Kurczę, to ja może ustawię drużyny w końcu. Po raz pierwszy, nie? No, udało się. Wow, brawo dla tego castera. Pierwszy raz zrobił tak jak trzeba. Tak, albo w sumie, tak, jakby grała ta, załóżmy, nie wiem, Japonia na... Mongolię. To wtedy pewnie byłbym w 100% obiektywny, bo byłbym dość obojętny. To tak, to tak. W sumie jak ktoś chce posłuchać obiektywnego, to najlepszy jest jak jest mundial, albo jakieś inne takie mistrzostwa, że mecz jest po prostu, no, zatrzęsienie, tak? Strasznie dużo. I jeszcze najlepiej jak jest mecz w nocy. To wtedy sobie odpalacie i jak słuchacie tego komentatora, to słychać taki totalny obiektywizm, takie znudzenie i widać, że on tam ledwo daje radę, ale ciśnie. To wtedy jest faktycznie obiektywność. O, Kebab King, widzę, że się orientuje, czy jest Blaj. Królu. Tak, no jakoś tak wyszło kopytko, że jest WCS.
Teraz będziemy wznawiać, tylko że no... No komentator coś nam zasnął. Caster C. Trzeba go wywołać do tablicy. Dobra, zobaczmy sobie... Geralt poszedł do łazienki, okej. Geralt sobie śmignął do łazienki, no to ja wam pokażę, załóżmy to. O! Nercio! To on! Drugie miejsce jest dobre, ale chcę więcej. O, Smix, dobrze, oglądalność nabijam. Nercio celuje w pierwsze miejsce, ale to wychwyciłem. Dobra, to chwilę czekamy, aż się Geralt tam przygotuje i zaraz ruszamy. Dalej. Ja tego Castera C może spróbuję zaprosić też. No, zaraz będą chyba też jakąś inną gierkę tam grać. Jak gada Smix to głośniej. To w sumie można by od biedy. O. Aha, będzie snut na Jutermala, widzę na angielskim. Tam ktoś się pytał, jakby chciał poglądać ten meczek, to spoko, to można sobie tam obczaić też. Ewentualnie na dwa monitory, dwa streamy, albo cztery w ogóle. Po osiem. Są strony specjalne, żeby oglądać kilka streamów jednocześnie. O, grafiki wyjeżdżają. Kurczę, snut już wygrał ponad 300 tysięcy dolarów, co za kocur. Dobry pojedynek to też na pewno będzie. Kiedy gra Smix? No dobra. 26 lat to stary, przesadzasz, Harald. W złotym wieku jest. Nesty w wieku 26 lat chyba zaczął te GSL-e wygrywać. 27 pamiętam, że jeszcze jakieś GSL-e wygrywał, chyba coś takiego to było. Bez przesady. Czyż Natanias nie jest uroczy? Nie oceniam. Archimond. Nie. Dobrze. Chwileczka, chwileczka. Teraz z Lambo przeszło na Geralta do tej łazienki, ale dobrze. Nie, ja tutaj powiedziałem Geraltowi, żeby się uspokoił, że to w zasadzie, no ten time się może wydawać groźny, ale po tym, co on pokazał, jak bronił się przed Oracle, to w zasadzie nie ma problemu. Poprawi te dwie rzeczy i jeszcze ma szansę. No ale niestety, no też trzeba powiedzieć, że jeżeli to Geralt przegra tę mapę, to... To momencik. Chyba odpada z turnieju niestety. Chwileczkę, zobaczmy sobie. No niestety wszystko na to wskazuje. Więc teraz Geralt musi wygrać albo odpada z turnieju. Zresztą tam podobnie... Chyba będzie... A nie, Mana wygrał z Tio, dobra. No to Mana sobie ciśnie dalej, dobrze. Showtime jeszcze mnie trochę interesuje. Showtime na Lambo, ale to chyba jeszcze tam jest grane. Dobra, Geralt jest. Wszyscy są gotowi. Dobra, super, jedziemy. I śniemy, ludzie. No, jest dobrze. Mamy dalej mecz Polaka. Chwileczkę, chwileczkę. Przechodzimy do rozgrywki. Taka długa przerwa była. Musiał się zebrać Geralt. Ja tutaj mu morale podbudowałem jak rasowy lider. Teraz wygra. Ups, ja przypadkiem dodaję punkty Geraltowi. Co to za ustawki? No i dobrze, w dolnym prawym rogu Polak Geralt. True Esport. Natomiast w górnym lewym Time z drużyny X. Zawodnik z Chin. No i teraz szczęścia, szczęścia pomyślności. Żeby ten Build Order... No bo w zasadzie wszystko się sprowadziło na poprzedniej mapie, mam wrażenie, do Build Orderu. Bo mikro było Oracle dobre. To mikro Time'a było w bazie, to tam SFV-kami tragiczne. No... Tylko Build Order, no tylko ten Build Order musi zmienić, czyli no jakby ktoś nie wiedział, co to jest Build Order, no to po prostu lepszy zamysł z kolejnością
No tak, z kolejnością budowy swoich budynków, o tak, tak. Żeby po prostu trochę bezpieczniej zagrał i to będzie, myślę, wszystko. Ekspansja już za momencik, Time z tego co widzę po raz kolejny zagrał rafinerię przed barakami, no więc jeżeli Geralt to zauważy, to mam nadzieję, że już tutaj bezpieczniej postąpi, bo wszystko nam zwiastuje powtórkę, no względną powtórkę z zamysłu Time'a. I będzie dobrze, bo naprawdę, no jak Time się bronił w taki sposób, jaki się bronił, no to no sorry, ale no Geralt wydaje mi się, że może spokojnie grać makro. Chyba, że nie, no nie wiem, co tam się wydarzyło z tym Time'em, że aż tak to położył, ale no takie rzeczy to się naprawdę i w złocie mam wrażenie, że nie zdarzają. Ale to był jakiś dramat, ale może źle mu się też kliknęło, nie ma co tak go tutaj atakować za mocno. Wcale tego nie robię. Reaper grany, więc typowa sprawa. No na tej mapie już Reaper jest troszeczkę lepszy niż na poprzedniej, bo oczywiście tutaj można sobie wskoczyć i w naturalu, no też powiedzmy, że jakieś tutaj wchodzenie jest możliwe. No nie, myślę, mam nadzieję, że Geralt jakoś mocno swojej taktyki nie zmieni. O, tutaj jest całkiem ciekawie proba zostawiona. A nie, dobra, ona tylko sprawdzała, czy jest właśnie command center budowany. Pierwszy muł, faktorka. Chyba reaktor jakiś za chwileczkę będzie. Dokładnie. Teoretycznie jeszcze z tego mogą się urodzić heliony. Bo to też nie jest taka zła mapa, żeby wjechać helioniami. No na pewno lepsza niż Proxima, gdzie jest jedna wąska rampa i jeszcze Geralt się zabudowa budynkami. Także tutaj takie dwa heliony też są zdecydowanie no lepszą opcją. No i miejmy nadzieję, że Geralt właśnie zrobi 2-3 adeptki, żeby to dobrze obronić, że mikro będzie na miejscu. No trochę mnie martwi ta probka, bo na to akurat być nie powinna, aczkolwiek trochę Time zepsuł. Time w ogóle swoim Reaperem jakoś tak nie najlepiej mikruje. Na poprzedniej mapie też to było widoczne, ale w sumie to, no to tak jak tam się ciężko tym Reaperem gra. O, i teraz super. Geralt trochę jeszcze bardziej odgoni Reapera, więc jest, no już jest mała szansa, że zostanie wyskautowany Stargate. Jak tutaj to wygląda? Nie, jednak nie robi helionów, tylko Meriny z miną. Czyli no to praktycznie dokładnie to samo będzie. To samo powinien zagrać Chińczyk. Drop i reszta rzeczy. To jest spokojnie do odratowania. Do obronienia. Tylko teraz się trzeba skupić. Najpierw będzie jedna Oracle. Oj, halo! Halo, upgrade! O mój Boże, Geralt zapomniał o Warp Gate'cie. Jezu. O nie, jeszcze mina zniszczy adeptkę. O jest, dobra, przypomniał sobie. Matko bosko. Ale to i tak jest za późno trochę. To i tak jest trochę słabo. Nie wiem, czy Warp Gate'a nie trzeba rzucić. No na pewno ja bym zrobił drugą Oracle. I dwa Gate. O dobra, dobrze. No Geralt to jednak się troszeczkę posłuchał. Nie no, żartuję. No po prostu, jeżeli Time zagra to samo, a w sumie wszystko to, co do tej pory zauważył Geralt, to zwiastuje to samo, no nawet stracił adeptkę od miny, no to ten drop się musi odbyć, a żeby go dobrze obronić w miarę, no to trzeba drugą Oracle. I Forge też mi się bardzo podoba. O, i Gateway'e. Forge jest dobry, no bo wiadomo, można postawić kanona i też będzie względny spokój. O, tu można Oracle Geralt. A nie, sorry, tfu, tu jest 6 meryńców, to nie można, to sorry. To nie było tematu. Powoli. Chwila, gdzie to jest? Jezu, czemu ja tego nie widzę? Tutaj jest, sorry, Boże. Tutaj jest Medivac. Gubię się. Miejmy nadzieję, że Geralt się za chwileczkę nie pogubi. Teraz tu patrzy, widzi, dobrze. Trochę szczęście miał Polak. Teraz trzeba tylko się wycofać jedną Oracle. Halo, czemu ta druga Oracle tu jest? Przecież ona jest do obrony. A? Nie no, można też się kanonami trochę pobronić i spróbować agresywnie. To też ma sens. To też ma sens oczywiście. Tylko no, trzeba jeszcze będzie dobry timing mieć na tych kanonach. Zobaczymy, jak dobre wyczucie ma Geralt teraz ze swoimi... O, jacie. Czy będzie bił? Nie bił. Ładne mikro Geralta, naprawdę. Ale trzeba ocalić. Dobrze. Ale teraz ta mina... Jest wyczucie! Jest wszystko, jak być powinno. Ale teraz tutaj Geralt... Nie ma! Czy to dobry pomysł? Jest, Jezus. Aż walnąłem mikrofon, przepraszam. Jezu, już widziałem, jak te wszystkie proby wybuchają. No dobra, teraz najważniejsze jest, żeby obronić timing ze strony Time'a. Do tej pory tylko 4 probki padły i 8 SCV-ek. To jest bardzo dobra gra Geralta, ale nie wiem, no może Voidray jakiś, żeby jeszcze łatwiej ten timing obronić, bo on oczywiście się tutaj zbliża. Photon Overcharge w końcu użyty prawidłowo.
Czyli tak z takim sporym wyprzedzeniem, no ale martwi ten późny warp gate, dopiero teraz to się otwiera, już powinien mieć 1-2 warpiny, mam wrażenie, za sobą Geralt, trochę niebezpieczna sprawa, no zresztą znowu, ale najważniejsze, że Oracle przeżyły, one też oczywiście w defensywie bardzo pomogą, no i miejmy nadzieję, że teraz wystarczy siły, wystarczy mocy Geraltowi, no przydałoby się stalkery, jest fotel, chociaż dobrze, broni się, ale Oracle popadają niestety, mógłby trochę tak nimi lepiej ogarnąć, no ale cieszę się, time teraz już... musi się wycofać. No i to jest dobry początek dla polskiego zawodnika. Teraz już nie ma wątpliwości, że ma dobrą sytuację. No i teraz tylko właśnie jakaś technologia, jakieś tam kolejne gatewaye, obsadzenie z trzeciej bazy i to będzie to. Mój Boże. Ale no naprawdę, zostawienie tych min w linii mineralnej i no, wyczucie tego timingu było naprawdę idealne ze strony Geralta. Także dobrze. Czuję grę i myślę, że spokojnie może w makro też wygrać z timem. Time zrobi strasznie mocny atak dwubazowy z tego co widzę. On w ogóle nawet nie myśli o trzeciej bazie. On po prostu będzie napierać. I to jest trochę groźna sprawa. Zwłaszcza, że czemu Geralt robi szarże? Przecież tutaj... Okej, trochę dziwnie. Geralt robi szarże i Feniksy? Bardzo nietypowo, ale ja nie mówię, że to jest źle oczywiście, ale tak, no rzadko się coś takiego widzi, dopiero teraz Templar Archives, w ogóle strasznie dziwną liczbę gatewayów ma Geralt, 5 to jest taka, ni w 5, ni w 10 bym powiedział, ale no powiedzmy, że w miarę. Bardzo mnie martwi, że Geralt nie wie, gdzie jest, nie wie, gdzie jest ustawiony jego przeciwnik, no to tutaj wystarczy jeden steampack i może być po grze. To zawsze są takie elementy, które powodują, że Tran może łatwo wygrać. Jak nie wiesz, że się znajduje armia przeciwnika, bo straciłeś Oracle, no... Geralt, miejmy nadzieję, że reakcja będzie szybka. Jest tutaj teren Geralt, jest! Dobrze, jest reakcja. Szkoda, że tego pylona odpaliła, nie tego z tyłu. Jego ciężej byłoby zniszczyć, no i teraz agresywnie. Oj, niedobrze, nie ma szarży. Ajajaj. Niedobrze. O, wow! Time jeszcze wykopał miny w międzyczasie, żeby one nie eksplodowały w niekorzystny sposób dla niego. No niestety, o wiele więcej armii ma Terran. Trochę szkoda, że Geralt wcześniej nie dobudował tych 8 gatewayów, tylko jakoś tak późno. Bo znowu zabrakło armii w najważniejszym momencie. No i po raz kolejny Oracle zostanie odpalona, no ale ona tam, nie wiem, dwóch marinów może ubiła. Jest szarża, no ale to jest za mało zelotów w jednym momencie, żeby przeatakować. Jeszcze jest drop do głównej bazy. No i niestety to jest GG. No szkoda wielka, bo dało się to wygrać. My friend. No i Geralt niestety odpada z turnieju. A mógł trochę lepiej, no. Mógł trochę lepiej ten... Może jakoś Oracle ocalić z pierwszej bitwy i jeszcze te gatey szybciej dostawić.